Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 4.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynamy zabawę, zaczynamy tutaj wszystkie plany omawiać, posunięcie 4 ze strony przeciwnika, a może obronę Karo-Kan. Wiem, że sporo osób chyba stosuje ten debiut. Jest to ciekawe otwarcie na pewno, ale niełatwe, wymagające na pewno znajomości strategii, troszkę techniki. Jest oczywiście tutaj ruch D5, no C6 przy tym pomaga rzecz jasna, pionek jest asekurowany, to jest walka o centrum. Kwestia wyboru właśnie wariantu, który przeciwnik wybierze, no jest posunięcie D4 klasycznie, czyli trzeba zniwelować tego pionka, wybić go i tutaj mamy szeroki wybór. Częstym ruchem jest goniec F5 albo na przykład skoczek D7 z planem, skoczek F6. Tutaj można wpaść w taką ciekawą pułapkę. Jeżeli zagramy tu skoczkiem, hetman zagra na E2 i zagramy skoczkiem, to dostajemy mata na D6, trzeba uważać. Oczywiście od tego łatwo się obronić, grając wcześniej E6. Ja bardzo lubię grać agresywnie tego typu schematy, próbować zamieszać przeciwnika, więc zagram skoczek F6. Ktoś powie, co to za agresywny ruch. No tak, na razie póki co nie, ale agresywny wariant. To jest agresywny wariant, dlatego że tutaj wybijając pionkiem z G, ta agresja się za chwilę pojawi z uwagi na to, że struktura pionków jest różna i można naprawdę próbować grać agresywnie, na przykład po tutaj linii G, pionek H czasami idzie bardzo szybko. Tutaj w tej sytuacji goniec F5 jest dobrym ruchem, wymiana tych gońców białopolowych będzie korzystna czarnymi, dlatego też go wysuwam. I goniec zagrał na C4 z atakiem tutaj na pionka. Ok, jest taka opcja. E6 myślę, że jest ruchem dobrym. Bronimy się tutaj przed jakimikolwiek atakami. I goniec D6. Taki ruch mi się bardzo podoba. On celuje w króla. Za chwilę będę próbować grać w może wieża G8. Przeciwnik ruchem goniec H6 nie pozwala mi zrobić roszady. Akurat roszada nie była w moich planach. Myślę, że najpierw wyprowadzimy sobie kolejną figurę, żeby skoczek już miał jakieś opcje. Przy okazji bronimy na F6. Hetman będzie zwolniony z obowiązku bronienia, więc zagramy hetmanem na C7 i będziemy celować w punkt H2. To też nie pozwala czasami zagrać skoczkiem na H4, co się właśnie dzieje. To znaczy teraz muszę się zastanowić, czy odejść od razu tutaj, czy wtrącić przeciwnikowi bicie, bo król odejdzie na przykład tu, ja w sumie wtedy będę musiał chyba odejść gońcem, G3 będę musiał tylko liczyć, zabicie, pionkiem, hetman do końca zbije i w sumie tak patrzę, że będę atakował skoczka i to będzie miało chyba sporo sensu, więc skorzystam z tego zaproszenia i zbije pionka na H2 stępem. Chodzi o to, że tu grozi bicie, ja nie mogę odbić, bo jest król jeszcze na jednej linii, ale dlatego, że wyprowadziłem sobie skoczka na D7, będę mógł zrobić teraz długą roszadę, ale też jak zrobię długą roszadę, to on mi zbije tu, nie będzie to opłacalne, więc gram tak. Tutaj oczywiście też trzeba brać pod uwagę bicie na E6, poświęcenie ze strony przeciwnika. Król wprawdzie poszedł na F1, ale to nie ma znaczenia, jak zagra na G3, to po prostu zbije na G3. Słuchajcie, jakbym nie słyszał. Brakuje mi oczywiście jeszcze długiej roszady do szczęścia, ale zdążę zrobić tę roszadę, więc oddam kolejną figurę za 3 pionki i rozbicie totalnie króla. Jak się uda mi zrobić roszadę, to mogę nawet nie myśleć specjalnie o ataku i panikować, że muszę przeciwnika zaatakować i zamatować, bo inaczej problemy. Tylko grać normalnie w szachy przy tej ilości pionków. Zobaczcie, hetman F3, podstawka skoczka. Podstawka skoczka po prostu, więc korzystam z tego i biorę skoczka. No tak jak widać, przeciwnik prawdopodobnie wpadł w panikę. Znaczy ja tak przypuszczam, tak może nie być oczywiście, ale zagrał dosyć szybko i w ten sposób udało mi się tę figurę odzyskać. Co ciekawe, teraz mogę nawet zrobić krótką roszadę, co może się wydawać całkiem niezłym pomysłem, choć długa roszada Nie, ale bym popełnił błąd, słuchajcie. Jakbym zrobił długą roszadę, wiecie co by się wydarzyło? Niesamowity mat bym mógł nastąpić. Wyobraźmy sobie, że robię długą roszadę. Przeciwnik zbija na C6. Ja muszę odbić i on daje mi mata gońcami. Ale by było. To jest taki też typowy mat. Typowy mat, który był dawany często w dawnych latach. Robię krótką, ale bym wpadł. To takie niezauważalne poświęcenie na C6. Ale by było, słuchajcie, to byłby kosmos. No, lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie wiem, co przeciwnikowi tutaj, o co tutaj mu chodzi, ale za dużo mi figur oddaje, więc chyba z tego skorzystam. Zwyczajnie możliwe, że podstawia przeciwnik figury i tutaj jeszcze jest opcja zagrania E5. Chodzi o to, że tutaj chcę zdobyć figurę. Oczywiście jest możliwość zagrania hetmanem i dania szacha, więc hetman sobie, król sobie wtedy odejdzie i wszystko gra. Dokładnie, odchodzę. No ale dalej też tutaj przeciwnika będę męczył. Już jest bardzo duża przewaga materialna. No i myślę, że zwykłe zagranie wieżą na G8 i próba zaatakowania też króla teraz ciężkimi figurami da tutaj finalny efekt w tej pozycji, w tej partii. No i teraz tak, tutaj jest atak, tutaj jeszcze trzeba troszeczkę uważać, żeby nie wpaść w jakieś naprawdę poważne tarapaty. Tu grozi bicie, tu jest broniony punkt. Ok, myślę, że tak, spróbować można. Szukam opcji na wymianę hetmanów. Myślę, że najprostszą drogą to będzie hetman G4. Widzę, że tutaj nie może zbić skoczek broni, jest dobrze. No tak, w tej sytuacji będzie już mu ciężko kontynuować. No przewaga czarnych jest ogromna. Myślę, że po prostu też zbije pionka, dlaczego by nie, skoczek za chwilę wejdzie. Jeszcze jest taka opcja jak goniec na E6, trzeba na to uważać, ale był tam ruch oczywiście wieża na E4. No i skoczek na E5. Prosta sprawa z atakiem. Jeżeli goniec E6, to wieża F4 przy okazji związuje tego gońca F2. Ruchy z tempem. Za chwilę wchodzi wieża i już widać, za chwilę będzie widać tę wielką siłę. Jeszcze król wszedł pod rentgen z wieżą, więc za chwilę partia się powinna zakończyć. Myślę, że skoczek na G4 po prostu z atakiem i kolejna figura do wzięcia. Ok, zrobimy to z szachem. Przeciwnik poddał partię. Dobrze, lecimy sobie z kolejną partią. Szukamy zawodnika i zagrajmy sobie ruch E4. E5. Dobra, zobaczymy jak teraz przeciwnik znowu zareaguje po szybkim ruchu D4. Atak centralny. Gambit centralny, przepraszam. C3. Spróbujemy zagrać C3, czyli teraz przeradza się to w gambit duński. Goniec na C4, czyli próba jeszcze oddania kolejnego pionka za cenę kapitalnego rozwoju figur. Zobaczymy jak przeciwnik się na to zapatruje. Widzę, że zapatruje się tak, że nie chce nam zbić pionka, bo boi się pewnie straty temp. Wyprowadzam skoczka, dalej daję mu szansę, żeby tutaj zbić i robię roszadę. Możliwe, że to, co teraz rozgrywam, jest bardzo ryzykowne, ale wydaje mi się sensowne, bo jeszcze wieża E1 tutaj po zbiciu dawałoby otwarcie linii. No i w tym momencie muszę odbić skoczkiem na C3, więc mam pionka mniej. Przeciwnik chyba zdążył skonsolidować swoje figury. Jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, tylko muszę znaleźć jakiś dobry sposób na to, żeby przeciwnika spróbować dalej ugryźć i zyskać coś w sensie. Ruch B4 mi się podoba. Z uwagi na to, że jak skoczek zbije tutaj, to ja zagram hetmanem i będę tam atakował. A teraz zagram hetmanem i skoczek mi już nie wchodzi na A5 dzięki właśnie ruchowi B4. No i koncentruję się teraz na tym, żeby mocno zaatakować tego pionka na F7. Nie boję się już związania gońcem na G4, czyli uciekłem od problemów właśnie tego typu. Pytanie jeszcze jest takie, czy wieża D1 będzie dobrym ruchem. Wieża D1 mi się bardzo podoba. Jeszcze chyba będę musiał zagrać ruch typu H3, żeby koniec nie wszedł. Tylko pytanie, czy to posunięcie jest teraz potrzebne. Bardziej może bym szukał chyba rozwoju figur, więc zagram. Zagram w ten sposób, spróbuję rozwinąć figury. Ruch B5 będzie możliwy. Zawsze tym gońcem możliwe, że ten ruch byłby nawet niezły, ale widzę, że przeciwnik gra miękko. Przeciwnik gra miękko. Teraz teoretycznie ja też zagram miękko, ale mam na to teraz czas, bo jeszcze przy okazji goniec mi się fajnie schowa. G4 jest bronione i za moment tutaj wieżyczkami będę próbować napierać. Ruch A5, bardzo ciekawe. Zagrajmy ruch A3. Bo jeżeli on zbije, ja zbiję, wymienią się wieże, to moja wieża będzie miała możliwość kontrolowania tamtej strony. I zobaczcie, że przeciwnik wziął pionka i tak troszeczkę został w defensywie. Uważam, że moje figury stoją wyśmienicie. No koniec D7, czyli tak właśnie mięciutko. Teraz będę mógł tego skoczka spędzić i zobaczcie, że wieża broniąc A5 nie pozwala temu skoczkowi wejść na bandzie, więc tutaj też nie może wejść, bo zostanie zbity. Więc skoczek będzie musiał się gdzieś tam wycofać i zająć niestety fatalną pozycję dla siebie, co jest ciekawe, dla białych oczywiście, skoczek B8. No i teraz pytanie brzmi, czy nie zadusić go takim posunięciem. Możliwe, że jeszcze taki ruch jest ciekawy, żeby z tego pionka spróbować, tak zagramy, żeby sprowokować pionka do B6 i osłabić punkt C6. Więc tu spróbujemy jeszcze mocniej. O, to jest zaskakujące dla mnie posunięcie, dlatego że odzyskuję pionka i biorę na B7, tak po prostu. On odbije mi tu wprawdzie, ale odzyskuje pionka. No i co, zbijamy. Tu odbiję hetmanem, ok. Pionki się wyrównały, więc można teoretycznie troszkę odetchnąć. Ten został izolowany, więc mamy jakieś tutaj przesłanki, żeby stwierdzić, że mamy trochę lepszą pozycję. Skoczek D4, spróbuję bezpośrednio wejść na pole C6 i zrobić mu tutaj kuku. Więc jeżeli tylko coś takiego nastąpi, to spróbuję to wykorzystać. Hetman C8, skoczek zagra na C6 mimo wszystko, bo tutaj groziło bicie. Nie pozwolimy sobie na jakieś takie proste pułapki. No i atakujemy przy okazji gońca. Pytanie, czy wieża zagra? Czy też goniec na przykład na D8? Goniec D8 to goniec D6. Raczej tutaj, ale też trzeba brać pod uwagę bicie tu. Możliwe, że tutaj i jakieś tam niebezpieczeństwa dla króla, ale jakoś więcej. Możliwe, że to wchodzi, trzeba tak chyba grać. Z drugiej jednak strony można spróbować przeciwnika jeszcze może przetrzymać, czy wejść z konkretem. Pytanie, co z tym skoczkiem teraz zrobić, bo ten skoczek nie jest za bardzo broniony. Może ruch F3 zda egzamin? Myślę, że tak. Wzmocnimy obronę tego pionka i poczekamy na dalszy rozwój wydarzeń. W pionkach, tak jak mówię, jest porówno, ale jest przeciwnik przygnieciony, więc zakładam, że w tej pozycji musi się coś wydarzyć dobrego dla białych. Ruch F3 wydaje mi się, że jest dobry, bo jak zagra przeciwnik skoczkiem na C5 i zaatakuje mi stępem wieżę, to będzie mi atakował też pionka. Teraz pionek jest już bardzo dobrze obroniony, więc myślę, że pozycja miodzio. Poza tym też istnieje coś takiego, że po takim ruchu skoczkiem czasem mam ruch wieża B8. Oczywiście tutaj też jest bicie, ale po odejściu na przykład gońcem na F8, wieża B8. Wieża B8 będzie rozpatrywana. I zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa, co wymyśli, co wykombinuje. Róg G5. Okej. Prawdopodobnie skoczek będzie chciał zaszaleć tędy. Zostawimy na niego pułapkę. Zagram tu i sprowokuję go do ruchu skoczek H5. Wtedy będę miał wejście skoczkiem. Jak on mi weźmie tu, to ja mu trzasnę tam i w ogóle zdobędę hetmana. Więc to jest taka może trochę prowokacja, ale też król ma zawsze furtkę na H2. To jest ważny element. Po prostu wyczekujemy sobie przeciwnika. Tak też poszło, słuchajcie. Przewidujemy przyszłość. Skoczek D5 od razu. No bo tak, dzięki temu ja po prostu mam skoczka bardzo dobrze ustawionego. Jeżeli on odejdzie na przykład gońcem, co może nastąpić, to wydaje mi się, że nawet mogę zagrać tu. Tak też zrobię. Chodzi o to, że jak ten skoczek, przepraszam, jak ten skoczek właśnie ruszy, dokładnie, to ja mam takie opcje bicia, bo potem widełki wchodzą. Tylko teraz pytanie. Zbiję tu, on mi wtrąci tu. No właśnie. No właśnie. I co wtedy? Wyglądało to pięknie, ale jednak piękne nie było. Poczekajcie, a tutaj skoczek? Na C7, czy ja wieżę nie zdobywam? Tak, wieża nie będzie miała nigdzie ucieczki. Więc po takim ruchu skoczkiem na C7 ja tę wieżę będę mógł sobie zdobyć. Tylko strasznie mnie kusi bicie tutaj. Że on odbije tu i on to będzie widział. No dobra, skoczek C7. Myślę, że prosto na temat chcę wziąć wieżę. Zobaczcie, jak te skoczki świetnie tutaj pobroniły te pola. Skoczek C5, to będę miał jeszcze hop, zbitkę ładną. No tak. No tak, i teraz widać, że tutaj jest już pełna dominacja. Pełna. Już było to troszkę wcześniej widać w sumie. Chwila ciszy nastała, słuchajcie, przeciwnik się zamyślił. Jest ruch końcem, ok. No to nie zostaje mi tutaj za bardzo duży wybór, jak zbicie po prostu wieży. I nawet tutaj na tym związaniu będziemy bazować, chyba skoczek B8. A może nawet odejście proste. Nie, tutaj to nie, bo widzicie, to są jakieś motywy potem z widełkami. Ty chyba tak zagrać, bo ten skoczek odbije się potem aktywnie, na przykład na D5. Jeszcze pilnuje D3 przy okazji, a my atakujemy bezpośrednio skoczka. Gramy tu po prostu na materiał, na zdobycie materiału. O, czy to było takie proste? Dziwne. A to zwykle tak bywa, że jak sobie wypracujemy pozycję, to potem jak się już przeciwnik zaczyna sypać, to się sypie bardzo szybko. Dlatego najpierw wypracować sobie to trzeba w szachach. Zwykle tak bywa, że musimy popracować mocno nad pozycją. No tu już jest wieża więcej, tu już wchodzi też szach na F5 za chwilkę. No i nawet chyba z tego skorzystam. Ja tu długo się nawet nie będę zastanawiał, bo wymiana hetmanów kompletnie wszystko już przeciwnikowi, znaczy nie pozwala przeciwnikowi na cokolwiek tak naprawdę. Nawet tak zagram, bo jak on zbije tu, to ja tu sobie pozwolę nawet na zbicie pion. Po prostu kolejna figura została wymieniona i tam po takim ruchu skoczkiem już przeciwnika po prostu totalnie miażdżymy. Wieża F7, żeby tutaj goniec nie zagrał. A myślę, że wybijemy. Wiecie co? Wybiję tego gońca i przejdę królem. Pozycję zwyczajnie wygram. Jeszcze trzeba uważać na pata, ale damy chyba ładnego mata. Tu skoczkiem zapatujemy króla, ale pionek może uciekać. Król do przodu, pionek ucieka i mat pionkiem. Taki nietypowy. Ok. Moi drodzy, dziś króciutko ze speedrunem 4.0. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.